chciałbym przejść do automatyki, która w kontekście drzwi jest szczególnie zauważalna. Widać jakby taki kierunek przyjęty przez producentów, przez dostawców również okuć i że te rozwiązania automatyzujące nasz dom, oprócz funkcji wtedy drzwi nasze, oprócz funkcji tej przegrody, która ma stawić opór omywaczowi, ma też coraz więcej funkcji, drzwi mają coraz więcej funkcji, mianowicie funkcji powiadomienia. Mogę sprawdzić, w jakim stanie są te drzwi, czy są zamknięte, czy otwarte, a także mogą mieć funkcję powiadomienia, funkcję przywoławczą. Chciałbym na początku pokazać, żebyśmy rozmawiali na przykładach. Chciałbym pokazać na początku film, który jest chyba jednym z flagowych ostatnio produktów firmy GU, mianowicie drzwi wejściowe, które są zautomatyzowane. I ja byłem u Państwa w firmie na ekspozycji i widziałem te drzwi i mogę potwierdzić, że one rzeczywiście tak działają, że one rzeczywiście się otwierają, nikt tam nie musi więcej robić. Prawie wszystkich elementach już mówiliśmy, oprócz napędu, czyli jest tak, jest zamek wielopunktowy, jest silnik, który odregulowuje ten zamek, sygnał sterujący jest podawany z czytnika linii papilarnych, on jest odpowiednio dekodowany i wtedy jest uruchamiany silnik odregulowujący zamek, a dodatkowo po odregulowaniu jest uruchamiany silnik, który te drzwi otwiera. To jest siłownik po prostu, ukryty wewnątrz w skrzydle drzwi i otwiera te skrzydło na do 100 stopni. Teraz pokazuję siłownik, który jest w oknach, ale czy to jest, podobna zasada? To taki automat otwierający? Tak, ale to nie jest taki, to co jest pokazane właśnie, to nie jest typowy automat taki obiektowy, tylko to jest siłownik ukryty w skrzydle drzwi. Mhm. Ale on działa w zupełności automatycznie. Dostaje sygnał, otwiera te drzwi i po określonym czasie zamyka je z powrotem. Czyli taki samolot zamykasz drugą stronę? Dwie strony, tak. Po podaniu sygnału. W kwestii automatyzacji, tutaj bardzo, bardzo istotna kwestia, o której już zdążyliśmy nieco powiedzieć. Otóż klawiatury Bluetooth, czytniki RFID, czytniki linii papilarnych, coś pominąłem, kontaktrony, oczywiście w drzwiach, wpuszczane wewnątrz coraz częściej, a nie tylko nawierzchniowe. Piloty do sterowania i w kwestii pilotów do sterowania mam fajne również obrazki, które chciałbym pokazać. Natomiast jakbyście panowie mogli coś na temat tych różnorodnych opcji kontroli tych drzwi, kontroli dostępu do nich, że to już przestaje być fizyczny kluczyk. Na ile to jest bezpieczne rozwiązanie pod kątem takiego włamania, użytkowania? Jedni zabezpieczają, drudzy... Drudzy uczą się, jak to złamać. Natomiast możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Tak? Można przesyłać sobie z telefonu na telefon kody do wejścia. Tak? Można łączyć te wszystkie funkcje. Można czytniki linii z klawiaturami kadowymi i tak dalej wszystko razem łączyć. Można też właśnie otwierać smartfonem i tutaj to bezpieczeństwo jest podobnie jak przy, powiedzmy, laptopie. Jeżeli ktoś ma zapamiętany login i hasło, tak, i nie trzeba go wpisywać, no to już przestaje być bezpieczny. A zapamiętany, oczywiście, tak. Bo w tym momencie mówimy mogę to pokazać na przykładzie filmu od firmy Mako. Otóż tutaj najpierw pani przyłożyła palec do skanera, który ma w telefonie. Później nacisnęła, że chce otworzyć i dopiero przekręcenie gałki fizyczne przy drzwiach powoduje, że te drzwi są otwarte. Niezapamiętane hasło, tylko odcisk linii papilarnych, no to zdecydowanie jeżeli element... Jeżeli mamy ten telefon zabezpieczony, oczywiście już jest trudniej. Także jeżeli chcemy mieć te drzwi bezpieczne, to sami musimy być konsekwentni w tym bezpieczeństwie. A ja może bym jeszcze taką jedną rzecz dodał, bo ktoś, kto nas słucha i nie sprzedaje tego na co dzień, może wydawać mu się, że to jest taka rzecz trochę oderwana od rzeczywistości. Natomiast zwróćmy uwagę,
że być może tak samo myśleli ludzie, kiedy pojawiły się schody ruchome, drzwi, które automatycznie się otwierają, jak gdzieś tam wchodzimy do jakiegoś na przykład sklepu, czy też jak podjeżdżamy do, powiedzmy sobie, do domu, czy też na parking, otwiera nam się automatycznie z pilota brama garażowa. W tej chwili to nas nie dziwi. Nas dziwi, jak trzeba wyjść i tą bramę trzeba przesunąć i otworzyć. To nas dziwi, prawda? I tak samo jest z drzwiami. No, ludzie mają taką tendencję, że są po prostu wygodni. Nie chce im się po prostu kręcić kluczem, szukać tego klucza. No i fajnie byłoby, gdyby się pojawił ktoś w roli takiego odźwiernego, że za nas otworzy te drzwi. Jak nie stać nas na człowieka w tej roli, no to po prostu być może coś na kształt po prostu pilota, który być może może inną formę przyjąć, bo to nie musi być dosłownie pilot, ale takie rozwiązania na pewno są przyszłością po prostu. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Tutaj było pokazane, że to działa tak naprawdę, bo jeżeli byśmy zastosowali czytnik Bluetooth i ten siłownik, no to ktoś może z zajętymi rękoma, na przykład z jakimś koszykiem, ze skrzynką, spokojnie wejść do domu. Tak? Dokładnie, samochody, które automatycznie otwiera się klapa bagażnika, prawda? To jest na tej samej zasadzie. Chodzi po prostu o wygodę przy zachowaniu, co też bardzo ważne, bezpieczeństwo, bo to nie może tam kogoś przyciąć, nie może, powiedzmy sobie, te drzwi, no jeżeli się pojawi jakieś ograniczenie typu, że tam dziecko na przykład się dostanie pomiędzy, no to wiadomo, że to w żaden sposób nie może być mniej bezpieczne niż drzwi normalne. Ja powiem więcej, takie rozwiązania są zdecydowanie bardziej bezpieczne, no bo normalne drzwi, jeżeli je puścimy, no to one się zamkną do momentu, aż poczują opór, prawda? Natomiast tutaj czasami nie poczują, wiele razy mi się zdarzyło na różnych palcach tego doświadczyć. Dokładnie tak, natomiast to rozwiązanie daje zdecydowanie większe bezpieczeństwo, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Jeszcze potwierdzę to, właśnie co Pan mówił, że to nie jest przyszłość, tylko to jest teraźniejszość. My takich rozwiązań właśnie z tą elektroniką otwierającą drzwi sprzedajemy kilkaset rocznie. To nie są pojedyncze przypadki, tylko to są setki. Także to już... Na Zachodzie prawdopodobnie jest tego dużo więcej jeszcze. No, ale to już się dzieje. To nie jest przyszłość, to już jest teraźniejszość. Jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz w kontekście automatyzacji i płynnie przejść do drzwi samoregulujących. W sensie, co się dzieje, jeżeli drzwi nie zamkniemy? Czy one mają parametr, nie użyjemy klucza i od wewnątrz nie zamkniemy? Czy one wtedy mają ten swój parametr przeciwłamaniowości w klasie RC, czy nie mają? I ja dosłownie sekundy pokażę. Otóż funkcja dzień-noc. Teraz chyba jest funkcja dzień i drzwi się nie zaryglowują automatycznie. Drzwi działają w tej chwili drzwi działają tak jak zamek z barełką, tak zwany. Jak widzimy, pani sobie otworzyła, drzwi się nie zaryglowały, natomiast dosyć zabawna scena, to może przekonywać. Otóż dzieci, które pierwsze te lepsze i chyba dziewczynka będzie pierwsza, włączy funkcję noc i drzwi się zaryglują, a chłopiec już sobie otworzy z poziomu O. To jest funkcja właśnie, która sprawia, że drzwi stają się bardziej uniwersalne, dlatego że zamków automatycznych jak gdyby nie można stosować w takich obiektach użyteczności publicznej, gdzie jest jakiś pochwyt i można wchodzić, wychodzić, ponieważ zamek się automatycznie regluje, siekiery są po prostu zapadnięte, regluje się skrzydło włościeżnicy, nie można tego otworzyć. A ta funkcja powoduje to, że możemy czasowo tą automatykę wyłączyć. Wyłączamy automatykę i drzwi działają tak jak typowy zamek z baryłką, gdzie samozamykacz może zamykać drzwi i przez pociągnięcie czy popchnięcie możemy drzwi sobie otworzyć. Tu jeszcze można to realizować, tą funkcję dzienną, zarówno mechanicznie, przez odpowiednie ustawienie zamka, albo na przykład elektrycznie, gdzie silnik jakby cały czas trzyma te zapadkoregle odryglowane. Tak? Przekonany jestem, że jeżeli jest to zamek elektroniczny, jest to zamek, który działa na zasadzie jakiegoś silnika, to również jest możliwość podłączenia go do systemu automatyki. Już dosłownie w tym momencie to wymyśliłem, że tak bym widział funkcję automatyki, że ustawiam sobie godziny, kiedy jest system, że tak powiem, dziennego funkcjonowania drzwi, godziny, kiedy jest nocna pora funkcjonowania drzwi i czy ja zamknę te drzwi, czy nie zamknę,
jest ustawione, że o godzinie 20 czy 21 samo się zamyka i później nadal jakby mam tą funkcję, że mogę sobie z telefonu czy przy użyciu klucza czy innego odcisku palca sobie otworzyć. Można to tak skonfigurować. A propos odcisków palca czy czytnika linii papilarnych, to spotkałem się z takim rozwiązaniem, że ten czytnik był ukryty w pochwycie. Tam jeszcze przycisk był wewnątrz w tym pochwycie i to już w ogóle jest niezauważalne. Przychodzi ktoś, nie wie jak otworzyć, czy nie wie jak się zabrać za te drzwi, no to w ogóle nie ma miejsca na powiedzmy wkładkę, nie ma miejsca na klucz. Jak włamywacz potencjalny, jak on ma się do tych drzwi zabrać? No, wątpię, żeby szukał gdzieś dookoła pochwytu tam czytnika linii papilarnych, przycisków ukrytych i tak dalej, a widziałem to na żywo. Naprawdę, naprawdę fajne, no fajne rozwiązanie. Przycisk pewnie był wewnątrz, bo pewnie nie było wewnątrz klamki. I musiał być taki przycisk, żeby odryglowywał od wewnątrz, bo normalnie zasobnica automatyczna działa w ten sposób, że na zewnątrz jest pochwyt, wewnątrz się odregulujemy z klamki, tak? A z zewnątrz możemy z klucza lub z automatyki. Natomiast ze względu na to, że nie było klamki, musiał być przycisk, który by wyzwalał odryglowanie tych rygli. Jeszcze jednej funkcji tych zasobnic automatycznych nie powiedzieliśmy, a mianowicie takiej. One są teraz coraz powszechniej stosowane z tego powodu, że one zabezpieczają drzwi przed wypaczaniem. Dlatego, że często jest tak, że ktoś przychodzi do domu, to nie zawsze zamyka drzwi. Tak? Nawet jak mamy zamki wielopunktowe, to nie zawsze te drzwi są zamknięte i drzwi mają tendencję taką, że one się gdzieś tam odkształcają. To, że taka zasuwnica jest automatyczna, powoduje to, że te drzwi są zawsze zaryglowane i te drzwi nie odkształcają się w taki sposób, jak gdyby nie były zaryglowane. Co ja chciałem powiedzieć a propos tego, że zapominamy czasami zamknąć. Mieliśmy taką infografikę na naszym fanpage'u na Facebooku, że 17% włamań, które są dokonywane przez okna, odbywa się przez okna, które zostały uchylone, niezamknięte, ktoś zapomniał. A w kontekście drzwi, rozmowa na naszym kanale YouTube z włamywaczem, który powiedział, że zdarzyło mu się kilka razy. Dwa razy. Przychodzi najpierw, naciska klamkę, otwarte. No ale to jest podstawa. Przede wszystkim zwróćmy taką uwagę, ja nie znam statystyk, ale głowę daję, że jakbyśmy weszli do budynku wielorodzinnego, gdzie jest 100 mieszkań, to co najmniej 2-3 z nich są otwarte po prostu. Być może nawet 20-30, głowy na to nie dam, ale bym się nie zdziwił. I tutaj taka funkcja, powiedzmy sobie, że powiedzmy sobie z automatu, powiedzmy sobie, drzwi się zamykają, drzwi myślą za nas, no to krótko mówiąc, one podejmują tą decyzję, znaczy nie dosłownie, ale są zaprogramowane, to może być po prostu zbawienne, bo wtedy faktycznie mamy te drzwi, które nas chronią przed tym włamaniem w jakimś zakresie. Jedno tylko pytanie. Z tego co wiem, film, który właśnie pokazujemy, to nie są drzwi przeciwwłamaniowe, natomiast właśnie to jest... Mogą być, właśnie. Tak. I to chciałem powiedzieć, że tu jest pokazany przykład tego właśnie rozwiązania na przykład dla osób niepełnosprawnych, gdzie wystarczy nacisnąć przycisk i to nam funkcjonuje. Chyba bardziej jest to popularne póki co w budynkach właśnie użyteczności publicznej, też jako rozwiązania antypaniczne. Jest kwestia popularności, tam po prostu jak gdyby pewne rzeczy są wymogi i są narzucone. Natomiast jeżeli są tu narzucone, to należy przypuszczać, że wkrótce mieszkania też będą musiały być dostosowane do hipotetycznie faktu, że w każdym mieszkaniu może taka osoba, prawda, z ograniczeniami ruchowymi po prostu zamieszkać. I być może wkrótce każde mieszkanie na przykład będzie musiało w to być wyposażone. Ja specjalnie. A to we Francji jest taki wymóg teraz chyba. Spotkałem się z czymś takim, że Francuzi chcą wprowadzić przepisy, są na etapie, że tak powiem, legislacyjnym. Chcą wprowadzić przepisy takie, że każdy dom ma być już robiony z myślą o tym, że tam będzie osoba starsza, że tam będzie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku na przykład. I to już... To nie jest osoba niepełnosprawna, która ma jakąś niepełnosprawność wyraźną ruchową, ale dosłownie o dzieci i osoby starsze, których jest coraz więcej, prawda? No, one też muszą mieć komfort, nie zastanawiać się, że muszą się szarpać z jakimiś ciężkimi drzwiami, bo jeszcze dojdźmy do tego. Przez to, że one się stają coraz bardziej wzmocnione, one się stają coraz cięższe, prawda? To prawda. I tutaj przez to, że one są coraz cieplejsze, w ogóle generalnie stolarka pod tym względem się robi coraz cięższa i tutaj no, z przyczyn obiektywnych to jest po prostu potrzebne.
My funkcjonujemy tak po części, w sensie nasza branża polska funkcjonuje po części tak, prawda, jak nam narzuca tego, często narzuca nam to rynek zachodni. Bezpieczeństwo czy przeciwłamaniowość tam jest obecnie na dużo wyższym poziomie, dużo popularniejsze są tam te rozwiązania. Natomiast właśnie chciałem o tym francuskim wymaganiu nieco powiedzieć, że skoro tam już jest to wymagane, nasze społeczeństwo również się starzeje, w ogóle społeczeństwo europejskie jest coraz starsze i niewykluczone, że kiedyś trafi to również do nas. Może nie jako wymóg prawny, ale jako wymaganie stawiane przez klientów, że oni również chcieliby mieć budynki przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Znaczy, myślę, że to nie tylko z Francji. W Niemczech w ogóle też jest bardzo popularne pozyskiwanie rynku jakby przez to, że oferujemy takie budowanie bez barier. To jeszcze według Norby Dinowskiej też jest określone, czyli niskie progi, łatwość w otwieraniu tych elementów w obsłudze i jeżeli mamy wyrób również w Polsce, nie tylko na tych innych rynkach, który wnosi coś więcej, właśnie jakąś taką wygodę dla tych osób, my mamy przewagę na rynku wtedy. Także to będzie na pewno coraz bardziej popularne. Na pewno producenci będą uwzględniać coś takiego przy projektowaniu swoich wyrobów. To poza tym, jeżeli ktoś na przykład jest inwestorem, no i buduje dla siebie, no kiedyś się zestarzeje, prawda? Jeżeli ktoś buduje po to, że myśli o tym, że to kiedyś odsprzeda komuś, no to na pewno rozszerza sobie jak gdyby możliwości znalezienia klienta na przykład na dom, który jest przystosowany. Prosty przykład, że ludzie budują domy parterowe na przykład, tak, bez żadnych schodów, bez niczego. Ale to też nie musimy, prawda? Bo tak jest, że mówimy... Przede wszystkim sprzedawcy mówią o tym w kontekście wygody, że to jest wygodne rozwiązanie. Natomiast trzeba też podkreślić, czy może to być nawet większym argumentem dla kupujących, że to jest bezpieczne, że to jest przystosowane do korzystania przez dzieci, przez też osoby starsze, no bo nawet jeżeli ja nie czuję się zagrożony na przykład włamaniem, nie boję się go, no to myśląc w kontekście na przykład dzieci, które mogłyby być w jakiś sposób narażone, no to nieco optyka się zmienia. To jest błędne myślenie, bo praktycznie nikt z nas nie czuje się zagrożony włamaniem, jeżeli pierwszy warunek nie miał takiego doświadczenia życiowego i jak gdyby gdzieś tam w psychice cały czas takie zagrożenie czuje, albo też kiedy mu się to faktycznie nie przydarzy. Po prostu tak samo jak z rozwiązaniami przeciwpożarowymi, one są absolutnie do niczego niepotrzebne. Dopóki nie wybuchnie pożar. Dopóki nie zobaczę tego ognia. Dokładnie tak. W związku z tym tutaj też bardziej ten nasz dłuższy tutaj wywód jest po to, żeby uświadomić po prostu naszym po prostu słuchaczom, że jest to coś, czym warto się zainteresować, bo dzięki temu po prostu rozszerzają swoje możliwości po prostu zarobienia pieniędzy finalnie, no bo do tego to się sprowadza po prostu. Jak już jesteśmy przy tym, że nikt nie potrzebuje drzwi PEPOSZ, drzwi w klasach EI, dopóki tego nie doświadczy. Fajny materiał nagraliśmy sami w fabryce. Badanie ognioodporności, naprawdę widowiskowe. Tu właśnie widzimy, jak szyby pękają. Badanie trwało chyba 60 minut, jak pamiętam, to była klasa EI60. I naprawdę jest to widowiskowe. No jak 60 minut, to pewnie EI30, bo oni palą do momentu, aż się rozpadnie, żeby po prostu mieć jak gdyby materiał taki, powiedzmy sobie. Znaczy to chyba nie były dymoszczelne, widzimy, że dym się wydostaje. Zwykle jest tak, że po prostu to spełnia warunki danej klasy i palą do samego końca, żeby mieć taki materiał poglądowy, żeby zobaczyć, co w jakim czasie padło dalej, po prostu. Dokładnie tak. Bo następne badanie znowu będzie kosztowało. Więc. Z kolei jako ciekawostka, ja dotykałem tych drzwi od strony zewnętrznej podczas palenia. Były jeszcze chłodne. To był początek badania. Wewnątrz już było 600 stopni. Później tam koło 1000 było wewnątrz, tak wskazywał komputer i czujniki, które widzimy rozmieszczone na szybach. Natomiast od strony zewnętrznej 75, jak miernikiem zmierzyliśmy. No to właśnie dopiero jak się zobaczy i doświadczy się takiego czegoś, to wtedy chyba rozumie się, jak to działa, po co to jest i czy jest mi to potrzebne. Taka przegroda może uchronić mieszkanie, tak? EI60, EI120, EI30, te 30, 60, 120 znaczy czas, jaki te drzwi wytrzymają, właśnie, co wytrzymają, EI, co znaczy E, co znaczy I,
co to jest? W dużym uproszczeniu to jest po prostu odporność ogniowa, czyli że ta bariera w tym czasie albo dłuższym, czyli co najmniej tym czasie, zabezpiecza nas przed działaniem po prostu ognia. To jest oczywiście zdefiniowane, w jaki sposób to jest badane, natomiast no, jest po prostu jakieś tam statystycznie określone zagrożenie jakiegoś ognia, który w danym obiekcie może wybuchnąć. I te jak gdyby te okresy czasu 30, 60, 120 minut no, są po prostu tak przemyślane, że w określony sposób po prostu jest to natężenie ognia też różne, prawda? To nie jest tak, że gdzieś zakładamy, że będzie się 2 godziny paliło i strasa sobie powoli przyjedzie, tylko po prostu tam tak naprawdę jest dużo większa intensywność tego ognia może być, dlatego ta bariera powinna być większa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na przykład w mieszkaniu E30, a jeżeli mamy na przykład klatkę schodową, to jest E60, bo zakłada się, że w różne miejsca są w różnym, że tak powiem, obciążeniem narażone na występowanie tego zagrożenia. Natomiast drzwi są tylko fragmentem całego zabezpieczenia. Jak najbardziej. Domu, bo to jest tylko jeden element, nic więcej. Nawet mogą być określone przegrody między budynkami. Tak. Jeżeli budynki między sobą graniczą, to już te skrajne okna między budynkami mogą być określone w jakiejś klasie. Tak. Sens jest taki, że zamykamy poszczególne przestrzenie i ten ogień nam się nie przedostaje dalej. Ograniczamy jego po prostu rozprzestrzenianie się i dajemy ludziom szansę ewakuacji. Ucieczki. Ja tylko poszukam potwierdzenia, czy w klasie RC drzwi jest tak samo jak w przypadku okien, że mamy określony wymiar drzwi i pewne odstępstwo od tego wymiaru, że to nie jest tak, że zbadamy jedne drzwi i już możemy w górę, w dół rozszerzać, zwężać i mamy tutaj pełną dowolność. Czy jest tutaj pewna... Jest absolutnie tak samo, są te same generalnie ograniczenia i jeszcze raz to powiedzmy, tak jak mówiliśmy o oknach, po prostu my cały czas mówimy o konkretnych drzwiach wykonanych przez konkretnego producenta na konkretnych materiałach, prawda, w konkretnych wymiarach i przebadanych dokładnie w tym przypadku. I w ramach tego jest tak, jak tutaj jest określone, jest podana informacja, że one mogą być określone, nieznaczne powiększenie tam do 10% albo zmniejszenie tego wymiaru 20%, w niektórych przypadkach to jest nawet 30%, natomiast to już nam narzuca ten wymiar, który jest graniczny. Panowie, jak zawsze podczas tych, nazwijmy to szkoleń, ale tak naprawdę dyskusji na temat przeciwłamaniowości, rozgadaliśmy się. Poruszyć kompleksowo całego tego tematu nie w sposób. Miejmy nadzieję, pojawią się pytania ze strony oglądających czy osób, z którymi będziemy również się spotykać i będzie okazja to doprecyzować albo spotkać się jeszcze raz. Tymczasem ja panom chciałbym bardzo serdecznie za udział podziękować i na koniec zrobić coś takiego jak podsumowanie tego, jakie produkty możemy nazwać produktami, które jedynie pozostawiają ślad po włamaniu, takimi, które możemy uznać za standard bezpieczeństwa i takimi, które są na poziomie wyższym. Ja tu w międzyczasie sobie coś starałem zanotować i dochodzę do takiego wniosku, że standardem bezpieczeństwa, który nawet w budynkach wielorodzinnych jest już używany, to są drzwi w klasie RC3, RC4. Nie chcę mówić o dymoszczelności czy ognioodporności, bo to właśnie wymagania nam określają, ale czy możemy się zgodzić z tym, że RC3, RC4 to jest taki poziom bezpieczeństwa standardowy już, że to jest dobre zabezpieczenie? To znaczy, czy standardem używamy tego sformułowania do tego, co jest powszechnie stosowane, czy do tego, co powinno być, prawda? Bo to, czego my byśmy oczekiwali i co pewnie każdy użytkownik tam mieszkania czy domu by oczekiwał, to tak. Natomiast to jeszcze powszechnie no nie jest tak projektowane chociażby, prawda? Natomiast ja bym jeszcze wyraźnie postawił granicę gdzie indziej. To znaczy, postawiłbym granicę, czy mówimy o jakichś, powiedzmy sobie, kombinacjach materiałowych, czy mówimy o tym, że mamy przebadane drzwi konkretnie. Jest dokument na RC3, RC4 z instrukcją mówić. Montażu, prawda? I tu jest jak gdyby taka linia graniczna i bariera pomiędzy tym, co jest na pewno,
takim produktem, a co jest jakąś kombinacją, czy jest jakiś wymieniony zamek, nie wiem, dokręcony jakiś łańcuch, czy takie coś. To są jakieś takie kombinacje, które spontanicznie można robić, ale miejmy wrażenie, że pewność, że to w tym momencie nie uprawnia nas do tego, żebyśmy byli przekonani, że my mamy w sposób przewidywalny wzmocnione te drzwi. Bo takie coś może nam pomóc, a może do niczego się nie przydać. Po to są, powiedzmy sobie, konstrukcje kompletne i przebadane w sposób adekwatny do tego, jak potem w praktyce ktoś będzie próbował sforsować te drzwi, żeby taki dokument po prostu był i żeby dawał gwarancję, że to po prostu jest takie, a nie inne. To znaczy, że przez określony czas będzie nas zabezpieczało przed włamywaczem, który w ten czy inny sposób się zachowuje, w sposób przewidywalny. Natomiast po pierwsze ta bariera, po drugie kwestia tego, że musimy mieć świadomość, że to jest tylko czas, który kupujemy na to, że ten złodziej się w tym momencie naszymi drzwiami zajmuje i być może to wystarczy, że to powiadomienie da jakiś efekt, że na przykład uruchomi się alarm, prawda, i ktoś zainterweniuje. Natomiast nie ma rzeczy, tak jakby się z logiki wydawało, które spowodują, że nikt do środka nie wejdzie. No nie ma po prostu takich zabezpieczeń, które byłyby takie, że nie sforsuje ich nikt nigdy, nawet mając nieograniczoną ilość czasu. Kwestia czasu i użytych środków. Tak? Czy to będzie scyzoryk, czy to będzie czołg, którym dokładnie te drzwi. Na ten czas trzeba zapamiętać, że no, dobrej klasy wkładka, tak? Dobrej klasy tak. Zamek i wkładka zabezpieczona bardzo dobrym szyldem, to jest podstawa w tej chwili. Najlepiej by było to jeszcze połączyć z jakimś systemem alarmowym, na przykład czujką zbliżenia, bo to ogranicza ten czas. Bo jeżeli nie będziemy mieli takiego zabezpieczenia, a właśnie, bo drzwiami mogą... Jeżeli będzie miał czas, to on w którymś momencie przejdzie przez te drzwi. W przypadku drzwi możemy mieć czujnik wstrząsowy, możemy mieć kontaktron. Kontaktron już trochę późno, bo na etapie rzeczywiście poruszenia, otwarcia. Czujnik wstrząsowy, no to nie ma opcji chyba zrobić cokolwiek z drzwiami bez drgnięcia nimi. Albo czujka zbliżeniowa na przykład do budynku, gdzie się narusza barierę i już w tej chwili jest powiadamiana ekipa, która jedzie. I złodziej sobie nie poradzi z takimi drzwiami w czasie, kiedy dojedzie ekipa. Panowie, zostawmy lekko niedopowiedziany ten temat, bo tutaj nie ma możliwości powiedzieć o wszystkim. Spodziewajmy się pytań, miejmy nadzieję, że takie się pojawią. Moimi Państwa gośćmi byli pan Piotr Kosmowski z firmy GIEŁ Polska, pan Jacek Kocioruba z firmy Winghouse oraz Andrzej Kowalski ze Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki. Ja w roli skromnego prowadzącego, Karol Kloss, dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia przy następnych materiałach.